Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest gra The Elder Scrolls Online. Moi drodzy, kolejny odcinek i tutaj zaczynamy w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy odcinek poprzedni. Także tutaj go to the Mooring Base. The Vidan. Ja mam to pokonać, oto. Takie duże? Ja mam zniszczyć. No właśnie. O, takiego oto, tak. A, idzie i tak się czaruje, kurczę. Aha, on mnie będzie leczył. Świetnie. Z jego strony w takim wypadku. Haba, baba. Dobra. I ostatni. Nie, jeszcze jeden. I siupla. Tok tu profet, proszę bardzo. The Sky Shard? I'm ready. Okej. Okay. Collect the Sky Shard. Gdzie ten Sky Shard nasz jest? O. Tutaj. O, jest dobra. O, mamy taki sam cuś jak tamta miała. Spoko. Journal. Zobaczmy. Tak. Talk to Prophet. Level 1. Soul. Shoot to 2. Quests. Lore. Library. O, fajnie to zrobili. Achievements. Proszę bardzo. Questy. Wszystko jest. Set focused, show on map. Normalnie wszystko. Wszystko to, co potrzebne, to jest. Okej, okay, prophet. What must I do? Where will we arrive? Very well. Activate the Wesan Hor device. Activating. I activate to drugie. Ciach. Yeah. What now? Wait for prophet. Okej, okay, waiting. Tymczasem mogę tutaj sobie te skrzynki przeszukać. Czekamy na kogoś. O, on tu jakieś fajne fajności robi. Czy ja dalej mam drugi level? Chyba tak. Use rift to escape. Wow! Fajnie to wygląda. Dobrze, moi drodzy, wygląda na to, że przeszliśmy do kolejnego etapu gry, gdzie kolejnym etapem prawdopodobnie nie będzie już takie tutorialowe miejsce jak poprzednio, gdzie było na zasadzie wciśnij W i tak dalej, wciśnij E. Mam nadzieję, że tutaj gdzieś już w końcu trafimy do miasta, gdzie będziemy mogli zobaczyć graczy i tak dalej. Tak mi się wydaje. Talk to prophet. O, ziomek, co jest? Jakiś ekstra questu? Keep your voice down. Where did you come from? If you landed 5 days ago, prince, you say. Kłamiemy czy nie? Has a nose for lies, but you seem clean as an ocean breeze. Może pokłamiemy troszeczkę. Lie with confidence. You should not. You should because you are no soldier. Okay, very well. Talk to Commander Carinth. To jakiś chyba quest poboczny. Tam mamy temple jakiś. To mamy Canarati Rust. Okej, okay, tu mamy Eagle's Strand. Co to jest? To jest chyba to miejsce. Michi. Windsinger. Okej. Okay. W takim razie udajmy się do profeta. O, tu jest chłopak. Awakened. What should I do now? When we will see you again?
Super, skill point, soul shard, signet, fajnie, dawaj to wszystko, cieszę się, fajnie, fajnie, wszystko, wszystko, dobra. Gained one skill point. Skill, lele, you are now solo, dobra, skills, skills mamy pod K, sky shards mamy 1 na 3. Subcio, fajnie, wszystko. Storm Calling, może teraz weźmiemy sobie takie coś, rozdamy sobie po każdym skillu, znaczy po jednym punkcie do każdego ze skilli, tym sposobem sobie zobaczymy, jak wyglądają, moi drodzy. A co jeszcze, czy coś jeszcze mogłem tu zrobić? Mogłem na pewno nałożyć ten sygneciu, można w jakiś szybszy sposób to zrobić. Equip, destroy, link to chat, ok, equip. Super, coś jeszcze? Lockpick, mogę to nałożyć? Nie, Forgotten Maple, obsz, jest dobrze. No dobrze, widzę, że będziemy musieli talk to commander teraz, talking. What do you need exactly? I will do what I can. Talk to Elasil. Jakże na początku widzicie, te questy ograniczają się do tego takiego właśnie. Pogadaj z tym, pogadaj z tamtym, pobiegnij tu, pobiegnij tam, podnieś to, podnieś tamto. I'm sorry, did you need something? Commander said you returned from an Ibra temple. Did you encounter... Why do you attack... So what can you tell me about Sea Vipers? Goodbye. Talk to Razum. I tak będę, kurczę, biegał od jednego do drugiego. O, ale fajne coś. Co ty robisz? Da się tu wliść? O! Da się nawet. Zaraz tu będziemy szaleli, normalnie parkury robili. Tymczasem ciekawe, czy da się tutaj kroić tak jak w Skyrimie. Wszystko, co tylko padło w ręce, to po prostu się zabierało. Dobrze, gdzie tutaj kogo się szukam? Tam ktoś jest. Czy tutaj też tak można każdą rzecz eksplorować? Ciekawe. No dobrze, widzę, że musimy porozmawiać. I'm listening. All right, anything else? Where are you headed? Oh, goodbye. Dobrze. Wygląda na to, że będziemy teraz investigation jakiś robić w końcu. Zobaczmy, jak to wygląda. Tam coś jeszcze jest fajnego. A, to zwykła wieża. Zobaczmy, wejdziemy może na tą wieżę, to sobie zobaczymy, jak wygląda okolica. Zwróćcie uwagę. Ja tak będę powolutku tutaj, żebyście mogli się rozejrzeć razem ze mną. Można jeszcze wyżej wejść. Proszę bardzo. Fajnie to wszystko wygląda, muszę wam powiedzieć. Ciekaw jestem, jak z obrażeniami przy upadku. Jak widać, jesteśmy stworzeni do parkoura, ponieważ zrobiła bardzo wymowny przewrót nasza high elfka. Dobra, opening. Jesteśmy już tutaj. Czy to są już gracze? Tak, wygląda po imionach, że to już są gracze. I już działa czat. Czy ja mogę tu czatować? Czat, 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 czat. Jupi. Bartoszka czat, czat napisała bardzo mądrze. Wszyscy prawdopodobnie teraz mnie postrzegają super. Myślę, że możemy już zmierzać w stronę naszego zadania. Investigate the temple. Lost Wayshire. Investigate the temple above. Jak tam się wchodzi do tego investigate the temple? Tutaj widziałem, że ktoś biegał po tym maszcie. Chcę też tutaj wbiec sobie. Fajnie. Below. A jak to jest możliwe, że przed chwilą przechodziłem tymi drzwiami i teraz mam z nimi znowu przejść? Coś mi tutaj w konia robią. Mianowicie. Zobaczmy. Co tak będę biegał? Investigate Sewer. Donner of the Morning Springs. A to co to? Wayshire, to ja mam to zrobić?
O kurczę, zwróćcie uwagę, jaka ta mapa jest pokaźna. Naprawdę. Naprawdę taka jest. No nic, ja tutaj sobie wrócę, bo widzę, że jest taka możliwość. I pobiegniemy w tamto miejsce. Temple of Crescens, coś tam. Chociaż to chyba nie jest tam, gdzie mam biec. Cost to recall. Ciekawa ciekawostka to jest. Mianowicie, jak tylko przestało pokazywać, gdzie trzeba biec, to już powstaje problem, tak? Jest to jakaś tam nasza pierwsza misja. Wszyscy tutaj stoją, każdy szpera po mapie, a nikt nie wie, gdzie to się idzie. Także to jest ciekawe. Hold to interact, no thanks. Dobrze, myślę, że możemy sobie na razie tutaj pobiegać. O, zobaczymy, jak wygląda efekt pływania. Całkiem nieźle. A tutaj jakby się przybliżyło na maksa, nie da się. Okej. Pływa się całkiem nieźle. Woda prezentuje się też całkiem w porządku. Investigate sea wipers at shared shoals. Okej, w końcu chyba pokazało mi... Tak, w końcu mi pokazało odpowiednią miejscówkę, tylko wystarczy po prostu odwiec od tego miejsca, żeby przestało pokazywać mi miasto. Tak coś mi się wydaje. Przebiegnę się tutaj wzdłuż tej drogi. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. O, butterfly. Ciekawe, czy mogę go zabić. Insekt. Fajnie. Widać, można tutaj podnosić również wszystko, tak jak to było w Skyrim. Nie wiem, jak to będzie właśnie z zaznaczaniem przeciwników. Czy oni będą się jakoś automatycznie lokować, czy jak? No tutaj widzę jakieś fajne coś, ktoś znalazł do zabicia. Też chciałbym coś takiego sobie zabić. Gdzie mogę takie coś znaleźć? Nie widzę tu żadnych przeciwników na razie. Storm Calling Increased to 2. Fajnie. Okej. Ale fajny ten drugi skill. I do widzenia, proszę bardzo, panie insekcie. To było na tyle, jeżeli chodzi o twoje życie. Już jesteśmy prawie w Sea Wipers. Sea Vipers? Nie wiem nawet, jak to przeczytać. Jak widzimy, gracze po prostu siepią wszystkich. Okej, pogadajmy sobie z tobą. I don't know what you mean. Do you survive the hurricane? I will help find your squad. Okej, goodbye, spoko. Spoko. Find kogoś tam, find kogoś tam. Okej, findnijmy ich. Tylko, że investigate temple. Gdzieś mi się tutaj teraz zniknęło. A, tutaj jest aż. No nic, to zróbmy sobie tego questa, który jest bliżej jednak. O, butterfly. Mogę znowu podnieść. O, już znalazłem pierwszą babkę. Babkę, czy to chłop? Chłop? Kobitka chyba. O, witam, dzień dobry. Do you have any bandages? I lost my kid to the sea. There is no time. Surgeon Virus Air Torch Bacteria might help. I will look for some on the beach. Okej, trzeba znaleźć jakieś bandagesy. Ciekaw jestem, czy będziemy w stanie jakieś znaleźć. Tu coś leży. Torchback coś tam. Trickle complete. Okej. Did you find any glow juice? Proszę, no problem, oczywiście cała przyjemność po mojej stronie, że tutaj ci pomogłem. Weźmijmy. Normalnie bardziej po polsku chyba się nie da tego nam powiedzieć. Dobrze, lecimy tutaj. Co to jest? Tutaj kolejna osoba potrzebuje naszej pomocy.
Na szczęście jesteśmy już wyposażeni i możemy mu pomóc bez szukania już czegokolwiek. A ja sobie zabiję to coś. Psa. I jeszcze jeden czar. Pyk. Pyk. Proszę bardzo. Tak to się zabija. Nie ma lekko. Tutaj jeszcze powinniśmy pójść. Możemy sobie fajnie zaznaczać to na mapce. Dokładnie tak jak to było w Skyrimie. Także to jest połączenie naprawdę konkretnego MMO ze Skyrimem. Tylko że nie wiem jak to będzie się prezentowało w dalszym ciągu, jeżeli chodzi właśnie o tworzenie jakichś party, o zabijanie bossów, o jakieś rajdy, o jakieś takie dungeony i tak dalej. Ciekaw jestem jak to wygląda. O, zwróćcie uwagę, tutaj mamy chyba takiego magika jak my. Najpierw to naładuję, pyk, 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 proszę bardzo. Kombosik, do widzenia. Przejdźmy do kolejnej osoby. O, tu siedzi ukryta. Ja bym już gdzieś polaz. Proszę bardzo. Okej. Go to cave. No to go to cave. Zobaczmy, co to za cave. O, troszkę tam daleko. Także ja sobie tutaj oszczędzę wam czekania. Dobrze, moi drodzy, ja już tutaj dotarłem do tej jaskini. Czy ja mam się tu skradać? Nie będę się tu skradał. Wszyscy się skradają dookoła i ja też będę się skradał. Nie chcę robić tego, co wszyscy. Examine the corpse. Continue the examination. Goodbye. Łatwy to był ten tutaj questik. Trochę daleko trzeba było na piechtę zasuwać, ale to nic. No i laska, która nam zleciła tego questa, stoi sobie tuż przed tą jaskinią. Jakby nie mogła sama tego zrobić. What do you mean? I'll warn them. Okay. Investigate the beach ship. Zobaczmy. Jeszcze tutaj zobaczymy, czy ja mam jakieś questy. Storm on the horizon. Tak. Cały czas robimy jakiś poboczny quest. Mam nadzieję, że on tutaj nie wpłynie jakoś mega specjalnie na rozgrywkę. A, tu mam z kimś pogadać. No powiem wam, że jak na razie to jest gra typowa, takie typowe MMO, jakieś banalne. Banalne po prostu. Banalne questy i tego typu rzeczy. Nie ma tutaj na razie nic skomplikowanego. I can send him out to... Suit yourself. Anything else we can do? Nustella's as good with a mallet as she is with her sword. I can have her patch the prowler's leaks. All right. What else? Okay, to było. Longlorn is our best tracker. He can recover the sun sight that's your way. What else needs doing? All right. Okay, czyli tutaj po prostu tak jakby wybieramy, czy chcemy samemu coś zrobić, czy chcemy, żeby ktoś coś za nas zrobił i tak dalej. Ja tutaj powybierałem, żebyśmy samemu wszystko zrobili, po to, żeby tam powiedzmy coś mieć do roboty, tak? Czy to tyle? Tutaj coś jeszcze mamy. O, tu jest jeszcze jeden przeciek. Proszę. O, tutaj jakieś fajne drzwi są. Co one robią? Aha. Wchodzą na powierzchnię. Tam można pójść, albo tam. Zobaczmy na mapie. Retrieve Sunslayer. Locate. Dobra. Zlokalizujmy tego kogoś. Helmsman's Wheel. Może to jest jakiś ster do tego statku. Ciekaw jestem.
O proszę, tu się z kimś bije nawet. Proszę bardzo. Nie ma za co. Tutaj cała przyjemność po mojej stronie. Proszę bardzo, wszystko już mamy. Zrobione. Zdobyte. Świetnie nam idzie jak na razie. Jak widzicie, gra magiem jest bardzo, bardzo przyjemna. Na samym początku, już na drugim, trzecim levelu, zabijamy praktycznie każdego moba na jedno, ewentualnie dwa uderzenia. Także jednak jest to duże udogodnienie. Ja też grając najpierw jakąś grę... You promised reinforcements, then what do you say? Kurczę, czemu ja żadnej kasy tu nie dostaję za to? Ale dobra. Ja zawsze jak rozpoczynam jakąś grę, to wybieram sobie klasę taką w miarę przyzwoitą do właśnie zabijania z daleka i tak dalej, żeby mnie tutaj nie denerwowało jakieś częste ginięcie i żebym się po prostu nie zniechęcał do gry. Także ja tutaj, jak będziecie mieli okazję pograć w tą grę, to również zachęcam was do gry właśnie magiem albo jakimś archerem, albo jakimś dystansowym warriorem, powiedzmy. Coś my tu mamy ciekawego. O, tu jakiś biedaczek leży. A, to kobitka. What do you mean? What have the sea vipers done? The sea vipers great. Świetnie. Znowu muszę coś gdzieś zanieść, ewentualnie gdzieś coś z kimś porozmawiać. Jak widzicie, wszyscy gracze wkoło mnie również są na tym zadaniu, bo wszyscy biegamy po tej samej jednej ścieżce. Tutaj wszyscy na czacie komentują oczywiście wygląd gry, wygląd pogody i tak dalej. Oczywiście gra miażdży pod względem graficznym, przynajmniej według mnie. O, zwróćcie uwagę, tam jest coś w ogóle mega. Take Lonesome from Sea Vipers. Okej. Okay. Jak mam to zrobić? Będziemy musieli gdzieś tutaj się kąpnąć. Prawdopodobnie będzie trzeba coś podnieść z jakiegoś moba. Teraz się wszystko okaże. Tutaj mamy już jakiegoś Sea Viper Mine. Ja tutaj już go zaraz skurczę, dewastuję, pyk. Tutaj już ktoś inny go zabił, także... Ciekawe, czy da się wejść w ten huragan. Czy on mi tu wyrządzi jakąś szkodę? O, wężyk. Wygląda na to, że chyba nie. Tylko, że w tym huraganie pada deszcz i są jakieś burze z piorunami. Mam nadzieję, że tutaj zaraz nie oberwę jakimś piorunem. O, można tutaj ciebie pokonać. Oj, mieczykiem dostałem, ale niestety, na szczęście nic mi to nie zrobiło. Trzeba teraz zatrzymać ten rytuał. Jeszcze jeden ciat. Zwróćcie uwagę, to jest normalnie praktycznie... Jak to się nazywa? Niuk, tak? To się niukuje się tu po prostu tym magiem. Jedynka plus dwójeczka i do widzenia. Dobrze, jak to zatrzymać w takim razie? Może tutaj trzeba coś zrobić. O, fajnie to wygląda. Bardzo fajnie. Proszę bardzo. Nic. Nawet jakieś podpowiedzi są. Stop the moral ritual. Teraz musimy uwolnić tutaj tego pięknego pana. Albo panią. Return to Captain Jimmy. Nie wiem dokładnie, jak się nazywał. Czy to jest daleko? To jest kawałeczek. Dobrze, moi drodzy. Mam nadzieję, że coś otrzymamy za tego questa. O, mogę cię zabić. Świetnie. Zwróćcie uwagę, co tu się dzieje. Możemy sobie tutaj naładować naszą laskę.
O, fajnie, jakiś coś dostałem, jakąś receptę. Dobrze, teraz będzie znowu kąpiel. Szkoda, że Mac nie ma jakiegoś biegania po wodzie na początku. To by dało nam przewagę. High Elf Sorcerer. Spell Critical 0%. Moc, jest moc. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Journal, map, group. O, contacts, guild, alliance war, my notifications. Ok. Gdzieś tu powinien być ten kapitan Jimila. Jest tutaj. Pogadajmy, może dostaniemy jakąś kaskę w końcu za questa. Jest! O, świetnie. Dostaliśmy tarczę totalnie niepotrzebną i troszeczkę złota. Świetnie. I udało nam się tym samym wbić kolejny level, z tego co się orientuję. I możemy rozdać kolejnego skilla. You have found a quick slot item, plucking potions, bleble, pipiripi, tipiripi. Dobra, super, świetnie. Zwróćcie uwagę, jak się tutaj nasz ekwipunek w ogóle powiększył. Broad shield, czy ja mogę tego używać? Nie mogę. Trotted, pie recipe, iron, boots. Ja nie mam chyba żadnych butów, także one są chyba lepsze niż każde. Tylko czy teraz pytanie, armor fit heavy armor? Ja nie chcę heavy armor. Ale czy to będzie enchant, destroy, repair? No, nałóżmy je, zobaczmy, jak tutaj będziemy w ogóle się z tym... bait for fishing, can be refined to make rawhide. Weapon, dalej to samo, wszystko, consumables to create, ok. Świetnie, rozdajmy sobie skilla. Oczywiście w magicę, confirm i skills, moi drodzy. Tutaj możemy już mieć poziom drugi tego i tego. Lightning form, increase armor and spell resistance by 120 for 6 seconds and deals 4 shock damage to nearby enemies every 1 second, a trwa 6 seconds. Całkiem fajne, fajne. Chciałbym zobaczyć, jak to wygląda. Jak tutaj z tym summoningiem? Czy my chcemy w to iść? Encase. Immobilize enemy in front of your... Ok, czyli to jest po prostu takie bardziej, powiedzmy, PvP. Także ja sobie dam w tą lightning formę. Ona tutaj bardzo mnie zaciekawiła. Zaraz sobie zobaczymy, jak ona wygląda jeszcze. Opsa! Fajnie, fajnie to wygląda. Groźnie dosyć, moi drodzy. Dobrze, wydaje mi się, że ten odcinek sobie tutaj zakończymy. Mam nadzieję, że do tej pory The Elder Scrolls Online wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście komentujcie i oceniajcie. I bardzo chciałbym wiedzieć, co myślicie na temat tej gry. A tymczasem wielkie dzięki za uwagę, trzymajcie się i pozdrawiam was bardzo serdecznie.